W dniu 8 marca 2020 roku w programie Woronicza 17 na antenie TVP Info, Jan Kanthak powiedział, że Robert Biedroń głosował za podniesieniem wieku emerytalnego. To kłamstwo. Jan Kanthak kłamał. Jan Kanthak mówił, Andrzej Duda wygrał wybory, między innymi dzięki temu, że zapowiedział, że cofnie reformę kandydata na prezydenta Władysława Kosiniaka-Kamysza, który podniósł kobietom wiek emerytalny o 7 lat, a Robert Biedroń za tym głosował. Emerytalny o 7 lat, a kandydat Robert Biedroń za tym głosował jako przedstawiciel lewicowej partii. Był w Sejmie, był posłem ruchu Palikota i głosował. Dobrze, i Leszek Miller również głosował i Robert mówił, że żałuje. Robert Biedroń, Wanda Nowicka i Anna Grodzka, myśmy głosowaliście przeciw. Tak, to proszę zobaczymy. Pan prezydent. I nie oszukiwać kandydat Robert Biedroń za tym głosował. Oto dowód na kłamstwo Kanthaka. Sprawdźmy, jak głosował Robert Biedroń i Wanda Nowicka. Robert Biedroń i Wanda Nowicka głosowali przeciw. Jan Kanthak kłamał. Kandydat Robert Biedroń za tym głosował. Kłamałeś, Kanthak. Kłamałeś. Jest pan kłamcą, jest pan niegodny tego, żeby mieć pan mandat z nadania Polaków. W 2019 roku Jan Kanthak powiedział, celem kodeksu wyborczego jest ochrona prawa wyborców do bycia nieokłamywanym w trakcie kampanii. Obywatel ma prawo do rzetelnej i obiektywnej informacji.